Ty, co oglądamy? Lasik z tego kanału i coś innego reagujemy, co? Starożytny władca demonów ucieka z więzienia po zapieczętowaniu przez bogów. Gratulacje, to jest MacGuffin. Starożytny władca demonów zerwał zniewalającego kajdany i jest gotów zniszczyć ludzki Zara świat. Wybory też. Dziś opowiem wam o filmie z 2013 roku pod tytułem Journey to the West, Conquering Ty, to jest coś jak Dragon Ball. The Demons. Dawno temu, gdzieś w wiosce rybackiej w Chinach, mała dziewczynka bawi się Co to się dzieje? na brzegu jeziora, podczas gdy jej ojciec przygotowuje Jaki inny głos, ten sam? się do rozpoczęcia dnia pracy. Widząc, Nie że dziewczyna Roblox. denerwuje się, gdy tata znowu musi ją opuścić, wchodzi do wody i zaczyna się bawić, zamieniając jej łzy w uśmiech. Nagle mężczyzna zaczyna chaotycznie drgać na jeziorze, aż w końcu zostaje wciągnięty do wody przez coś z dołu. Dziewczynka ciągle się śmieje, nie mając pojęcia, że jej ojciec jest w niebezpieczeństwie, aż po mężczyźnie została tylko krew na tafli wody. Mieszkańcy szybko zatrudniają łowcę demonów, który zaczyna śpiewać i rzucać bomby. Ja pierdzielę, co się dzieje? Bomby do jeziora, powodując duży wybuch wewnątrz wody, na co wszyscy patrzą w zdumieniu. Udaje im się schwytać gigantyczną płaszczkę, a łowca twierdzi, że to stworzenie zostało opętane przez demona, który jest odpowiedzialny za zabicie mężczyzny. Ludzie są niezwykle wdzięczni, że potwór został złapany, ale ktoś z tłumu mówi im, że ryba nie jest żadnym demonem, tylko zwykłą płaszczką. Podobno mężczyzna ma na imię Tang i również jest łowcem demonów, a także uczniem mnicha. Drugi łowca demonów słyszy to i szybko oskarża Czemu te Tanga chińskie filmy są takie z dupy? Demona, przez co mieszkańcy wioski wściekle atakują mężczyznę, ostatecznie wiążąc go za karę. Wszyscy zaczynają skakać do wody, wierząc, że to bezpieczne, podczas gdy Tang patrzy beznadziejnie na ludzi. Ich świętowanie szybko się kończy, gdy kobieta zostaje pożarta przez gigantyczną bestię, na co wszyscy patrzą z niedowierzaniem. No way! Ludzie zaczynają pędzić z powrotem do brzegu, przekonani, że są bezpieczni tak długo, jak są na lądzie. Ale szybko okazuje się, że są w błędzie, gdy potwór chwyta mieszkańców wsi za pomocą swojego języka. Mała dziewczynka Co? Z początkowych scen próbuje biec w stronę matki, ale stwór wykorzystuje szansę i chwyta dziecko, próbując wciągnąć dziecko się do dead? wody. Wieśniacy biegną na pomoc dziewczynce i odcinają potworowi język, łapiąc ją jednocześnie na krawędzi mostu, ale stwór wykonuje skok i wkłada dziewczynkę do swojej paszczy. Matka dostaje furii i skacze w dół do jeziora, Matka próbując kamina. Desperacko uratować córkę, podczas gdy Tang zaczyna używać swoich zębów, aby uwolnić się z więzów. Jest sparaliżowana strachem, gdy widzi, jak z wody wyłania się gigantyczny potwór, Co to trzęsie się ze jest w złości, dupę? gdy wpatruje się w kobietę. Błaga stwora, aby zwrócił jej dziecko, ale jedyną odpowiedzią demona było pożarcie również jej. Potwór niszczy pobliskie budynki, przez co wszyscy ludzie zostają wyprowadzeni z równowagi, a dziecko zsuwa się w stronę jeziora. Wszyscy ludzie zostają wyprowadzeni z równowagi. Ty to rozumiesz, co on mówi? Boże, to serio AI robi to. To jest źle. Nie wiem. Oddalając się od matki, na szczęście Tang uwalnia się i zeskakuje w pobliżu platformy, dzięki czemu dziecko zsuwa się w jego stronę. Chwyta niemowlę, gdy gigantyczny stwór rusza w jego stronę, ale Tangowi udaje się uciec na czas i uwięzić potwora na platformie, wykorzystując Co? Jego własny ciężar do wykonania skoku w stronę ludzi. Tang oddaje dziecko matce i zauważa fałszywego łowcę demonów schowanego w tłumie, niczym tchórz. Nagle spośród ludzi wybiega ogromna dziewczyna, która każdym swoim krokiem powoduje trzęsienie ziemi i skacze w kierunku potwora. Masywna kobieta ląduje na platformie i wyrzuca stwora w powietrze, który spada na fałszywego łowcę demonów. Zanim ten zdąży uciec, stworzenie zaczyna powoli przekształcać się z powrotem, ostatecznie zamieniając się w młodego człowieka, który wydaje się być niegroźny. Wieśniacy próbują zabić demona, ale ten powstrzymuje ich agresywne podejście znowu i proponuje będzie lepszy ten. Sposób. Mężczyzna wyciąga kilka instrumentów, a następnie książkę, która nosi tytuł 300 kołysanek
i przygotowuje się do uwolnienia swoich muzycznych talentów, aby przemienić złego potwora na dobrego. Tang zaczyna okropnie śpiewać, co dezorientuje demona i publiczność jednocześnie. Teksty i wykonanie mężczyzny były tak złe, że doprowadziły stwora do szaleństwa, więc demon zaczyna wściekle bić mężczyznę i rozbijać wszystko dookoła. Zanim Tang zostaje pobity na śmierć, kobieta chwyta demona i zaczyna go okładać, ostatecznie zawijając potwora w magicznej tkaninie i zmieniając go w lalkę. Okazuje się, że kobieta nazywa się Duan i jest jednym z łowców demonów, ale kiedy Tang pokazuje jej narzędzia... To są tacy chińscy wiedźmini z Wisha? Co to za ścierwo pieprzone w dupę? Nic nie rozumiem. ...sędzia, których używa do pokonywania potworów. Kobieta go wyśmiewa, a wszyscy mieszkańcy wsi dziękują jej za bycie ich prawdziwym zbawcą. Tang jest zły przez poniesioną porażkę, ale jego mistrz mówi mu, że zmiana złego w dobre nigdy nie jest łatwa. Mówi mnichowi, że jest jeszcze jeden demon, którego musi pokonać. Mieszka w pobliskiej restauracji i używa ludzkiego mięsa jako składnika do gotowania. Nocą Tang przybywa do restauracji demona i wchodzi do budynku, ale okazuje się, że są pełen ludzi, którzy cieszą się swoimi posiłkami. Tak, defrot. Wita go kobieta, tak, która zaczyna go oprowadzać, ale Tang jednak przejrzał iluzję i każe jej pokazać swoją prawdziwą postać. Demon szarżuje na Tanga, gdy ten ucieka w popłochu, ale zostaje uratowany. Czekaj, co jej jest? Czekaj. Na Tanga. On jej wryjdą? Ten ucieka w popłochu. Co to jest? Ale zostaje uratowany, gdy pojawia się Duan, która zadaje wiele ciosów kobiecie, ostatecznie zmieniając ją w pył. Zaczyna atakować wszystkich w restauracji, rozrywając demony na strzępy. Jeden po drugim, za pomocą swoich pierścieni. Kobieta woła szefa, aby się pokazał, podczas gdy młody człowiek przemyka za nią, ale Duan szybko go przemyka? Zauważa i zaczyna walczyć z demonem. Co to za opis? Wściekłe ataki. Kobieta jest w stanie uzyskać przewagę i uderzeniem posyła mężczyznę przez cały pokój. Następnie przywołuje liczne pierścienie i zaczyna strzelać nimi w demona, celując w twarz mężczyzny, co? Ostatecznie rozrywając jego skóry i odsłaniając ryj świni. Demon co? Zaczyna blokować wszystkie jej ataki za pomocą grabi i zmniejsza dystans między co nimi. Co my oglądamy? Zamachuje się na Duan z furią, zmuszając kobietę do obrony. Udaje mu się jednak trafić w jej ciało, ale ona ucieka tuż przed uderzeniem. Duan skacze ze stworzeniem i zaczyna je kopać, zmuszając potwora do ujawnienia jego prawdziwej postaci, która okazuje się być demoniczną świnią. Blokuje no way. Co? Nie pozwala... John Pork, IRL. Ona musi ruszyć, jednocześnie wołając Tanga na pomoc. Duan zamknął esencję demona w jego gardle i Tang musi ją wyssać ze świni. Mężczyzna próbuje zebrać w sobie dość odwagi. Co ma zrobić? Wykonać zadanie, ale po spojrzeniu na ohydną twarz potwora okazuje się to niezwykle trudne. Szczęśliwym przypadkiem Tang upada na to okropieństwo i całuje świnię, wsysając demona do środka swoich ust. Duan szybko bierze esencję od mężczyzny i wkłada do środka swojej torby z pierzęciami. Jednak demon jest zbyt potężny, by go powstrzymać i zaczyna się powiększać. W końcu wyrywa się i pokazuje swoją potworną formę. Dwójka szybko ucieka, a cały budynek potworną się formę wygląda normalnie szczęście. Uciekają przed demonem aż do jeziora, ale udaje im się go zgubić. Dzik, no. Duan upada z bólu od otrzymanych obrażeń i zaczyna demonstrować swoje kobiece atuty tuż przed oczami góry. Kurde, w dupę, pokazane było coś, bo nie patrzyłem. Czek. Bohatera. Szczęściarz staje się jeszcze bardziej szczęśliwszy, gdy kobieta każe mu uciskać rany i zatamować krwawienie, co Tang robi z powodzeniem. Jednocześnie musicie teraz sobie wyobrażać. Ale raczej nie wygląda na to, by bardzo mu to przeszkadzało. Kiedy Duan zamyka oczy i pochyla się do pocałunku, mężczyzna nagle przypomina sobie, że jest mnichem i natychmiast ucieka od kobiety, najprawdopodobniej nie chcąc płacić w przyszłości za żadne alimenty. Następnego dnia ta dobra. Czy to był żart AI? Tak. Wraca do swojego mistrza, wyznając staruszkowi... Ty to nie piszesz już ta inteligencja tych scenariuszy, to chłop jakiś, tylko że... Aluj, to jest i tak dobre, oglądamy to teraz daily, całe wakacje. ...że po raz kolejny poniósł porażkę. Mistrz mówi młodemu człowiekowi, boli że aby śmiechu? Pokonać chińskiego potwora, musi udać się do króla wszystkich demonów z prośbą o pomoc. Podobno ta potężna istota
jest znany jako Wukong, który został zamknięty. Mówiłem, że to Dragon Ball. Wukong będzie. Wukong. Małpa. Lat temu, pod Wielką Górą, przez bogów, za spowodowanie spustoszenia w niebiosach. W nocy podczas podróży pośród lasu, Tank wpada w pułapkę zostawioną przez ma być gra Wukong. Która wydaje się być wyjątkowo wrogo nastawiona. Ale okazuje się, że wszyscy oni pracują dla Duan, która planuje zmusić mnicha do poślubienia jej bez względu na wszystko. Tank jednak odmawia, twierdząc, że nie może jej kochać, gdyż kodeks mnicha nakazuje mu kochać wszystkich na tym świecie jednakowo. Wściekła Duan zamyka mężczyznę w środku, jednocześnie zastanawiając się, co z nim zrobić. Jej siostra próbuje przekonać ją, aby była bardziej kobieca i Czekaj, jej siostra przed chwilą chciała... Jej siostra ją wzięła w niewolę, żeby ten chłop ją poślubił? A jak on odmówił, to normalnie sobie już gadają i ona już nie ma ran na twarzy? Czekaj, co? Korzystała swój taniec do oczarowania mężczyzny, ale po zobaczeniu jej okropnych ruchów nakłada na Duan talizman i zamierza kontrolować jej ruchy podczas uwodzenia mnicha. Duan idzie do swojego wybranka, ale sprawy szybko się komplikują, gdy urok zaczyna działać nieprawidłowo, sprawiając, że kobieta uderza głównego bohatera wielokrotnie, aż urok przypadkowo trafia na mężczyznę. Duan wybiega z pokoju w poczuciu winy, ale w tym samym czasie siostra zaczyna tańczyć, co sprawia, że Tank potrząsa swoim ciałem dokładnie tak jak ona przed strażnikami, którzy wpadli do środka. Mężczyźni widzą śmieszne ruchy mnicha i zaczynają go bić po raz kolejny. Czekaj, oni go biją. Oni go pobili, bo myśleli, że on jest... Wiesz? Czy oni za tego pobili? Powstrzymując się dopiero wtedy, gdy siostra zdała sobie sprawę, że coś jest nie tak. Zabawa szybko się kończy, gdy je widzą, że przybył świński demon, a grupa szybko ładuje się na swój pojazd i próbuje desperacko ratować życie. Jednak świnia ich dogania i szarżuje bezpośrednio na grupę. Co to było? Duan widzi... Co to w dupę było? Jednak świnia ich dogania i szarżuje bezpośrednio na grupę. Co to było? Duan widzi to i spycha mnicha z pojazdu, zanim demon zderzy się z grupą, rozbijając wszystko na kawałki. Na szczęście nikt nie ucierpiał w katastrofie, ale szybko zostałem osadzony przez demona, gdyż planuje on zemścić się na przywódcy i gildii za ich poprzednią walkę. Nagle mężczyzna o tygrysiej aurze szarżuje w stronę potwora i zaczyna go obezwładniać, podrzucając nim w powietrze i wypłacając mu druzgocącego kopniaka, zmuszając demona do ucieczki. Albo z Afryki. Okazuje się, że mężczyzna również jest łowcą demonów, a towarzyszy mu potężna stopa, książę i jego cztery piękne... nianie, którym nakazuje przez cały czas rzucać płatki kwiatów. Jednak jego sługa wydaje się być beznadziejny. Piękne nianie? Ja pierdzielę. Kanony piękne w Chinach się mocno różnią. Panią poleceń. I zawstydza go nieustannie, nazywając go księciem ważnym. Cała trójka Piękne nianie, książę. Rozumiesz? Zaczyna kłócić się o to, kto może pokonać świńskiego demona, co bardzo złości Tanga, twierdząc, że robią to tylko dla pieniędzy i próżności, co nie jest warte bycia prawdziwym łowcą demonów. Tang mówi Duan, aby oddała mu z powrotem rymowanki, które wzięła, i zaczyna wrzeszczeć na nią, to zmarnowanie czasu. Na stole stała misa i tak dalej? Że kobieta wpada w furię i rozrywa książkę na kawałki, wyrzucając je w powietrze. Zaczyna uderzyć Tanga w gniewie i mówi mu, że bez niej jest niczym i umarłby dawno temu. Tank staje w milczeniu i zauważa, że Duan próbuje filtrować z księciem, aby wzbudzić jego zazdrość, ale zaczyna odchodzić, gdy dziewczyna patrzy na niego ze smutkiem. Po długiej podróży Tank w końcu dociera na górę, która mimo braku wody jest pokryta liliami wodnymi. Widzi duży kwiat lili wyrastający przez coś, co wydaje się dziurą, do której zaczyna skakiwać tylko po to, by znaleźć tam szalonego mężczyznę, który wielokrotnie go przytula i całuje. Tank uświadamia sobie, że to musi być Wukong i próbuje poprosić go o pomoc w pokonaniu demona świni, ale ten jest zainteresowany tylko opuszczeniem tego miejsca i próbuje zwieść mnicha, aby usunął pieczęć, twierdząc, że jest w stanie schwytać potwora. Jednak Tank
nie daje się nabrać na podstęp, przez co Wukong we frustracji próbuje uciec, ale korzenie w jaskini zatrzymują demona i zaczynają go biczować za nieposłuszeństwo. Tang zaczyna współczuć więźniowi i oferuje mu banana, który łagodzi zachowanie demona i mówi mnichowi, jak pokonać świńskiego potwora, ponieważ demon bardzo kochał swoją żonę. Muszą zdobyć piękną kobietę, która zatańczy w świetle księżyca, co sprowadzi potwora do jaskini, pozwalając Wukongowi uwięzić go w środku. Słysząc ich plan, Duan nagle wskakuje do jaskini i proponuje, że może być ich przynętą dla świńskiego potwora. Tang po ujrzeniu kobiety mówi jej, aby odeszła, ale Wukong zaczyna flirtować z nią i ucząc ją tańca. Widać, że mnich naprawdę zakochał się w kobiecie, bo na widok czułości robi mu się bardzo niekomfortowo. W nocy Duan zaczyna tańczyć w świetle księżyca, a mnich gra dla niej muzykę. Mężczyzna obserwuje kobietę, jak z każdym jej ruchem zakochuje się coraz mocniej. To brzmi jak ChatGPT, wiesz o co chodzi, bo z tego gówna się uczyłem do poprawki z Polaka i baba mnie prawie... Co? Słyszą potworny ryk i widzą, że przybył świński demon. Patrz. Wukong zaczyna rozmawiać ze stworzeniem, sprawiając, że potwór zerknął pod lilię, tylko po to, by zostać całkowicie wciągniętym przez boskie pieczęcie. Duan zamienia świńskiego demona w lalkę i daje oba potwory Tangowi, pozwalając mu użyć swoich rymowanek do nawracania złych stworzeń. Daje mnichowi pierścień i chce go poślubić, ale Tang bardzo mocno się denerwuje i wolałby odciąć własny palec, niż być w związku z nią. Duan widząc to... Co? Wolałby sobie palec odciąć, niż z nią być? No to on nie ma czasu. Sigma prawdziwy. Sama zdejmuje pierścień i próbuje oddać sklejone własnoręcznie rymowanki. Zobacz, już się cegłą chciał walić. Ale mnich złości odmawia przyjęcia prezentu. Kobieta zauważa oddanie mężczyzny i odchodzi ze łzami w oczach, obiecując, że już nigdy za nim nie będzie podążać. Tang wychodzi z jaskini i smutny patrzy w stronę księżyca, cierpiąc przez swoje prawdziwe... Witam, żurawik. Siema, dziaduch i czat. ...uczucia. Witam. Słyszy, jak Wukong prosi o przysługę usunięcia kwiatu lilii, który blokuje wejście, gdyż sam również chce się cieszyć jak wakacje księżyca. W Łodzi. Mnich odcina kwiat, ale natychmiast zauważa, że coś jest nie tak, bo wszystkie lilie stają w płomieniach. Wukong śmieje się maniakalnie z wnętrza jaskini. Czemu Wukong ma taki łeb? Dostaje się na zewnątrz w kuli ognia, która spada bezpośrednio przed mnichem, chwyta mężczyznę i odrzuca go. Ty, zobacz, armor ma już. Po czym łapie go ponownie u podnóża góry. Wukong prawdziwy. Z niego, że tak łatwo. Dał się oszukać, by uwolnić króla demonów. Tang mówi małpiemu demonowi, że nie uciekł, ponieważ Buddha obserwuje wszystko nawet w tej chwili. Nowy skin. Przypływie wściekłości, Wukong brutalnie wyrywa włosy mnicha, nie pozostawiając ani jednego. Co? Jest wściekłym, gdy widzi... Ja pierdziele, on go skalpował! Jest niezachwiana. Nagle demon wyczuwa obecność. Co się dzieje? I widzi, że przybyła trójka łowców demonów. Pięć. Co się w tym serialu, czy filmie dzieje? Witam, czy mógłbyś reagować mocniej? No reaguje najmocniej jak się da, no. Gwiazdy północy przygotowuje się do ataku na króla demonów. Ale Wukong rusza do przodu i szybko zabija mężczyznę, wgryzając się w gardło łowcy. Potężna stopa, widząc to, zaczyna się przekształcać. Jego noga rośnie do wielkości autobusu szkolnego. I Co? Piego demona z ogromną siłą, odrzucając go w tył. Starzec skacze w powietrze i nadeptuje na Wukonga, ale król małp przebija się przez stopy. Czeka i kopiakiem wyrzuca starca w powietrze. Posyłając go prosto na księcia, prosi swoje aby ściągnął starca i zaczyna rzucać mieczami w stronę demona, zmuszając Wukonga do ucieczki w górę, ponieważ broń za nim pod... Dziadem rzucili, luj? Widziałeś to? ...z Wukonga do ucieczki w górę, ponieważ broń za nim podąża i atakuje go gdziekolwiek idzie. Demon wyciąga również swoją broń, zaczyna odbijać miecze, ale książę łączy wszystkie bronie w jedną i wysyła ją w stronę małpiego stwora. Zobacz, wyjął pałkę. Tak potężny, Orocera. Zaczyna rozbijać kij i demona, ale ostatecznie trafia na ścianę po kontakcie z mapą i rozbija się na drobne kawałki. Wukong kryczy wściekle. Co tu się w dupę dzieje? Nie wytrzymam. Swoich napastników, tworząc tym samym falę uderzeniową, która obraca łowców demonów w pył. Zwraca swoją uwagę na mnicha, ale w tym momencie Duan wyskakuje znikąd. To jeden na jeden może zrobić Wukonga. Mimo tego, co jej powiedział.
Kobieta rozpoczyna atak na Wukonga z jej pierścieniami, ale jej broń rozpada się na kawałeczki. Po uderzeniu króla demonów, Duan znów szarżuje w stronę małpy, ale Wukong z łatwością ją powstrzymuje, uderzając w głowę i odrzucając ją do tyłu. Tang czołga się w stronę to kobiety, było w głowę? A Duan szepcze do niego, pytając, czy kiedykolwiek ją kochał. Mnich zaczyna płakać bezradnie i mówi Duan, że zawsze ją kochał od pierwszego spotkania, słysząc wyznanie mężczyzny. Duan w końcu umiera ze łzami w oczach, a podczas gdy Tang trzyma ją i całuje, biorąc jej pierścień i wkładając go na swój palec. Mężczyzna nie zdążył opłakiwać swojej straty, a Wukong już bierze ciało dziewczyny i rzuca nim w powietrze. Boże! Co tu się odpieprza? Się wytrzymam. Zwalając je na milion kawałków. A nagle demon wyczuwa, że coś jest nie tak i natychmiast się wycofuje. Tylko po to, by zobaczyć, że Tang w końcu porzucił wszystkie śmiertelne przywiązania. Mnich zaczyna czytać księgę, którą Duan złożyła i intonuje do słów znajdujących się w środku. Czyli stał się teraz Sigmon, tak? Prawdziwym? Tworząc masywnego Buddę, który góruje nad całą planetą. Gigantyczny posąg zaczyna pchać swoją dłoń w kierunku planety, tworząc potężną falę uderzeniową, która wchodząc w atmosferę podpala jego dłoń. Wukong widząc to odmawia poddania się, zbiera całą swoją energię w swoim ciele i szybko przekształca się w King Konga, znosząc się nad wszystkim, jednocześnie wściekle krzycząc. Gigantyczna dłoń zbliża się coraz bardziej do demona, a Wukong w ostatniej chwili próbuje podnieść Buddę. Udaje mu się powstrzymać atak, walcząc z ogromnym ciężarem. Jednak demon nie jest w stanie sprostać mocy Boga i zostaje zmiażdżony pod masywną dłonią. Wukong zostaje przeniesiony do innego wymiaru, gdzie Tang ostatecznie pokonuje demona. Zdejmuje pierścień Duan i wiąże go na głowie małpy, czyniąc demona swoim nowym uczniem. Mistrz mnicha mówi mężczyźnie, że jest już gotowy do podróży na zachód. Otrzyma święte pisma z Indii, a towarzyszyć mu będą demony, które są teraz jego uczniami, dzięki czemu będą mogli zmniejszyć cierpienia ludzkości. To wszystko. Dobra, przyjdzie ten łysy, wielki mistrz do Indii, dostanie kulkę od Brytyjczyka na start, headshota i koniec. Rozumiesz? Good ending. Dobra. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek.